Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Co wybrać? Tym razem przyjrzymy się fortecy, a dokładnie nawet Tor Hral, czyli stolicy Krasnoludów. Tak akurat ciekawostka, właśnie jestem w trakcie przechodzenia kampanii Krasnoludów na serii na pseudoheroicznym, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to jak najbardziej odsyłam. Ale na start, zanim przejdziemy sobie do jednostek, to dwie bardzo ważne informacje. Pierwsza jest taka, że ja nigdy nie byłem mistrzem Krasnoludów. Jeżeli chodzi o tą frakcję, no to chyba najmniej za nią przepadam. Nie tyle, że ich nie lubię, bo jakby są super, jakby jeżeli chodzi o design i tak dalej, ale jakoś zawsze tymi krasnoludami grałem najmniej, tak właściwie, no, tak po prostu to wychodziło. Także będę jak najbardziej, jakby też nie bierzcie tego, co tu będę mówił, za jakieś tam, prawda, świętość i tak dalej, za jakieś objawienie, bo pewnie będę się mylił co do tych wyborów. I jak najbardziej przeczytam sobie wszystkie wasze komentarze na temat tego, jak faktycznie te krasnoludy wyglądają, bo może ja czegoś tutaj nie rozumiem na przykład, albo coś takiego, tak? No ale to wiadomo, tak jest zawsze, właściwie w każdym odcinku. Ja to, tutaj jest moja subiektywna opinia i każdy może mieć swoją. I też chętnie waszych wysłucham. To po pierwsze, a po drugie to, co już sobie zaplanowałem wcześniej, czyli ankieta. Jeżeli sobie teraz wejdziecie na mój kanał, to mam nadzieję, że jest już stworzona ankieta odnośnie tego, jaka będzie kolejna seria po tej serii Co wybrać, tak? Bo ponieważ za tydzień będą jeszcze orkowie, będzie twierdza i potem kończy się nasza seria jakby z tego Co wybrać i chciałbym zrobić jakąś kolejną, prawdopodobnie z Heroesów piątych, najprawdopodobniej. I tam będzie ankieta właśnie co do tego, jaka to powinna być seria, właśnie o jakiej tematyce, tak? Tutaj były alternatywne, które ulepszenie alternatywne czy zwykłe wybrać, takie porównanie, a tam zobaczcie sobie, jakie są moje pomysły. Znaczy właściwie nie moje, tylko zebrane gdzieś tam z komentarzy, czy ja tam jeszcze może jakiś swój dołożę. Jeszcze w sumie nie wiem, jeszcze tej ankiety nie stworzyłem, jak to nagrywam. Także co, te dwie informacje bardzo istotne i możemy sobie przejść do omówienia tych jednostek, ponieważ no, mam nadzieję, że pamiętam w miarę, co ja tutaj myślałem nad tymi jednostkami. A więc tak, strażnik. 1, 5, strażnik gór, 2, 6. No to strażnik gór wychodzi tutaj lepiej. Obrażenia 1, 2, 1, 2, życie po 12, prędkość po 4, inicjatywa 9, inicjatywa 8. Czyli po prostu strażnik gór ma większą inicjatywę, natomiast strażnik zwykły ma większą inicjatywę, natomiast strażnik gór ma większe statystyki. Ale najważniejsze są chyba ich umiejętności. Żywe stworzenie, szał, wielka tarcza, opancerzony, ściana tarcz. I teraz tak, oni oboje mają to żywe stworzenie, szał, wielka tarcza. Wielka tarcza zmniejsza obrażenia dystansowe, nie magiczne, które ta jednostka otrzymuje. Opancerzony. Opancerzony polega na tym, że jednostka nie może mieć zmniejszonej obrony. Czyli żadne umiejętności, żadne czary, które mają zmniejszyć obronę tym jednostkom, nie zadziała. To się kilka razy się będzie powtarzać od tych jednostek, tak? Ten opancerzony właśnie. I oni też to mają. I teraz oni mają coś takiego, że on ma ścianę tarcz, natomiast ten ma stabilną postawę i niewzruszony. I teraz tak, ściana tarcz. Ściana tarcz to jest coś takiego. To jest odwrotność szarży paladynów. Czy jakby kawalerii od przystani. Ponieważ tam jednostka im dalej przeszła przed atakiem, tym więcej zadała obrażeń. Tutaj jest odwrotność, czyli ta jednostka, ten strażnik, otrzymuje mniejsze obrażenia w zależności od tego, jak daleko przeszedł atakujący przed wykonaniem tego ataku. I to jest obniżone o 10% za każde pole do maksymalnie 90%. Więc jakby nie opłaca się w nich szarżować, że tak powiem, tak? Im bardziej się przeciwnik rozpędzi, tym mniejsze zada obrażenia. Więc no, mi się wydaje, że to jest dosyć fajne, chociaż no wiadomo, przeciwnik łatwo to może obejść, tak? Po prostu się nie ruszając podczas ataku. Natomiast strażnik gór ma dwie umiejętności. Stabilna postawa i niewzruszony. One są bardzo połączone ze sobą, ponieważ stabilna postawa polega na tym, że strażnik gór ma dodatkową premię do obrony, która wynosi 5, to jest plus 5 do obrony, dopóki stoi na tej samej pozycji, na której rozpoczyna walkę. Czyli jak startujemy całą bitwę, to on musi stać w tym samym miejscu, gdzie go jakby postawiliśmy. I wtedy będzie ta premia właśnie plus 5 do obrony, plus nie będzie się dało go przesunąć. Tutaj to samo. Też jeżeli stoi w miejscu, w którym rozpoczyna walkę, czyli dopóki stoi tam, gdzie go postawiliśmy na samym początku, to nie da się go przesunąć i dostaje plus 5 do obrony. I jest to w sumie całkiem fajne, biorąc pod uwagę, że po prostu się bronimy tą jednostką, tak? Wydajemy jej rozkaz obrony, więc ona dostaje jeszcze więcej obrony i po prostu chroni naszych strzelców. Natomiast wydaje mi się, że jednak mimo wszystko taka użyteczność tego strażnika, to, że ma plus 1 do inicjatywy, to, że ma tą ścianę tarcz właśnie, która sprawia, że szarżowanie w niego, no to się jakoś super nie przyda, tak? No tylko, że tak samo, no to może się przydać ta ściana tarcz, a nie musi. A z drugiej strony ten strażnik gór, no musimy stać tą jednostką w jednym miejscu i też niekoniecznie na przykład przeciwnik będzie chciał przesuwać tą jednostkę, tak? Bo niewiele jest takich umiejętności, które przesuwają jednostki. Więc wydaje mi się,
że strażnik, taki zwykły, jest nieco lepszy, ponieważ możemy po prostu podejść nim do przodu i na przykład coś blokować, gdzieś coś, nie wiem, przyblokować właśnie przeciwnika, jakąś dużą jednostkę przyblokować, może zdjąć jakiś kontratak, w końcu to są dość konkretne jednostki. Wtedy ta ściana, wydaje mi się, że ta ściana tarcz jednak mimo wszystko jest troszkę lepsza niż stabilna postawa i niewzruszony, także tutaj mój wybór pada na strażnika. Chętnie zapoznam się z waszą opinią, oczywiście. Jak najbardziej. Teraz tak, harcownicy czy harpunnicy? Okej, 4-4, 4-4, nie, 5-3, przepraszam bardzo, źle kliknąłem. 4-4, a harpunnik ma 5-3, czyli lekko inne statystyki. Okej, harcownik ma, zobaczcie, 2-3 obrażenia, natomiast harpunnik 2-5. No to już jest plus 2 do maksymalnych obrażeń, biorąc pod uwagę na przykład błogosławieństwo, no to już w ogóle masakra, tak? Natomiast harcownik ma 12 punktów zdrowia, a harpunnik 10. Okej, czy są jakieś zmiany? Prędkość 4-4, inicjatywa po 9, strzały po 4. Oczywiście tutaj wóz z amunicją jak najbardziej się przyda. Natomiast jeżeli chodzi o same statystyki, no to w takim razie harpunnik będzie zadawał większe obrażenia, ale miał mniej zdrowia po prostu. Natomiast harcownik, pełna skuteczność walce wręcz. Aha, ten tego nie ma. Pełna skuteczność walce wręcz i wyniszczające rany. Wyniszczające rany oczywiście polegają na tym, że ma on szansę przy ataku. Właśnie przy udanym ataku stworzenie mają szansę na obniżenie o 50% prędkości i o 30% inicjatywy wroga. I to trwa dwie tury. I to jest bardzo silna umiejętność, moim zdaniem. W sensie, jeżeli to siądzie, to to naprawdę zmienia przebieg bitwy w wielu sytuacjach. Bo ta jednostka, nie dość, że będzie się znacznie wolniej poruszać, jakby będzie miała mniejszy zasięg ruchu o 50%, to jeszcze będzie się o 30% rzadziej ruszać, bo ma zmniejszoną inicjatywę. Więc... dość fajna umiejętność. Natomiast co ma harpunnik? Harpunnik ma opancerzony, czyli jego obrona nie może zostać zmniejszona. No tylko, że to jest, no to jest strzelec, no, a nie tank, prawda? I uderzenie harpunem. Uderzenie harpunem polega na tym, że może on normalnie, jakby aktywujemy tę umiejętność, normalnie możemy zaatakować wrogą jednostkę i przy okazji przyciągnąć ją o jedno pole do przodu, jeżeli to możliwe. No i generalnie, biorąc pod uwagę ten cały zestaw umiejętności, no to teoretycznie harpunnik fajnie by działał na przykład z boską siłą. Jeżeli mamy boską siłę, czy tam to błogosławieństwo, jak się to nazywa, to lepszy będzie harpunnik, ale wydaje mi się, że tak czy siak, nawet bez tego błogosławieństwa, harcownik powinien być lepszy. Jednak, no, stabilniejsze obrażenia, zresztą można powiedzieć, że to jest właściwie wada, więcej punktów życia, pewna skuteczność w walce wręcz, na wszelki wypadek, i te wyniszczające rany, które jak siądą, to jest bomba. Więc tutaj generalnie też harcownik, moim zdaniem, lepszy, po prostu lepszy. Dobra, niedźwiedzi, znaczy mówię, a to tak wszystko bardziej mówię na papierze, w teorii, bo mówię, no w praktyce, no to ciężko mi powiedzieć w sumie, ale wydaje mi się, że też w praktyce trochę bardziej są te jednostki użyteczne. No ale dobra, jedziemy dalej. Niedźwiedzi rycerz. 6, 14, 8, 12. No czyli powiedzmy, że tam się wymieniają jakoś ofensywą i defensywą. Obrażenia 5, 6, obrażenia 5, 6, życie po 30, prędkość po 7, inicjatywa po 11. No czyli że tak właściwie to poza tym, że ten właśnie niedźwiedzi wojownik ma plus 2 do ataku i minus 2 do obrony, to niczym się nie różnią. Ale najważniejsze są ich umiejętności, ponieważ żywe stworzenie, szał, duża istota, opancerzony, uderzenie. Czyli znowu, no w ogóle duże jednostki ma tutaj szał, zobaczcie, bo ci pierwsi też mieli szał. Tutaj też mamy szał, tak? Czyli oni dostają premię do ataku za każdym razem, kiedy ginie jakaś sojusznicza jednostka na polu bitwy. To życzę oddział, jak ginie. Mamy tego opancerzonego, czyli nie można zmniejszyć im obrony. Okej, i uderzenie. To jest bardzo ważne. Oni... Ta jednostka ma szansę odepchnąć przeciwnika o jedno pole, niwelując całą zebraną przez niego inicjatywę. Szansa zależy od ilości pól, które istota przybyła przed atakiem. I tu jest jeszcze kilka dodatkowych cech. Mianowicie, no właśnie, odpychamy, czyli jakby odpychamy o jedno pole dalej, niwelujemy całą inicjatywę, czyli to takie ogłuszenie. I teraz kwestia jest taka, że... No właśnie, im więcej pól on przeszedł przed tym zaatakowaniem, tym większa szansa będzie na powodzenie tego, że on faktycznie odepchnie. Plus jeszcze, z tego co pamiętam, co to było, aha, że... czy to było przy tych innych, czekajcie. Albo to było przy tym drugim, już nie pamiętam. To nie, to chyba nie było do tego misia. Bo oni mają dość podobną umiejętność, ponieważ ten drugi... mówię, jeżeli coś wiecie więcej, to mnie poprawcie jak najbardziej, bo tutaj mogę się mylić na przykład. Ponieważ ten drugi, niedźwiedzi wojownik, nie ma tego opancerzenia, ale ma niedźwiedzi ryk. I niedźwiedzi ryk jest bardzo podobny, ponieważ polega po prostu na tym, że straszymy jednostkę. I ta jednostka, tak samo jak na przykład Zmora miała w Inferno, tak? Czyli ten kuń. I też straszymy tą jednostkę i ona ucieka jak najdalej, to się tylko da. Po prostu. Za pomocą tego ryku. I teraz z tego, co wiem, to tutaj są właśnie też dodatkowe jeszcze rzeczy, mianowicie szansa też zależy od tego, jak daleko on przeszedł.
przerazić cel jego sąsiadów. Małe istoty są bardziej podatne na strach. Właśnie, są dwa razy bardziej podatne te małe istoty, więc jest dwa razy większa szansa. Dodatkowo, z tego co wyczytałem, to jest szansa na przestraszenie kilku jednostek. Czyli jeżeli obok siebie będą stały na przykład trzy małe jednostki zajmujące po jednym polu i przestraszymy tą środkową, to te po bokach też mają szansę się przestraszyć. Z tego co ja przeczytałem. W przypadku sukcesu atakujący otrzymuje plus 1 do morale oraz plus 10% punktów życia, czyli te niedźwiadki otrzymują premię do... takie wszystkie te premie, tak? Też właśnie szansa z tego... Teraz nie wiem w sumie, bo tak to teraz czytam. Wydawało mi się, że to jest do tego niedźwiedziego wojownika, ale możliwe, że to jest do tego w sumie, do rycerza. Ale dziś jeszcze czytałem, że... Musicie przejść chociaż jedną kratkę przed atakiem, żeby to w ogóle miało szansę się udać. Nie? W sensie, że... Tutaj ta szansa jest zwiększona za każde pole, natomiast musicie przejść co najmniej jedno pole, żeby była jakakolwiek szansa. Czyli jeżeli stoicie nawet w tym samym miejscu i zaatakujecie, to nie ma szans, że to ogłuszy. Po prostu. Więc coś takiego. No i tutaj tak właściwie ciężko stwierdzić. No bo te umiejętności są też podobne, tak? W sumie to przestraszenie może trochę przeszkadzać, no bo przeciwnik wam odbiegnie, no i już nie będzie wam... Nie będzie z wami walczył jakby, tak? Gdzieś tam wam ucieknie ta jednostka, wyjdzie z zasięgu prostej strzałki i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest tylko odepnięcie o jeden, więc to aż tak bardzo nie boli. Oczywiście w obu przypadkach oni nie dostaną kontry, tak? Oczywiście oni nie skontratakują. Więc też znowu, na papierze niedźwiedzi wojownik wygląda troszkę lepiej. No bo dostaje jeszcze plus 1 do morale i plus 10% do punktów życia. Natomiast z tego co wiem, to szansa na uderzenie u niedźwiedziego rycerza jest po prostu większa. To się częściej zdarza, po prostu jest łatwiej to striggerować jakby w ten sposób. Że jakby częściej wam się pojawi ten efekt uderzenia, aniżeli efekt niedźwiedziego ryku. Więc generalnie tutaj, no, ciężko stwierdzić, z wyglądu bardziej mi się ten podoba. Niedźwiedzi wojownik. Ale możemy zostać przy niedźwiedzim rycerzu chyba, bo to jednak częściej siada. Jest takie bardziej stabilne, bym powiedział, tak? Ma większe szanse na powodzenie. Odpycha, ale tylko jedno pole i takie tam, tak? No więc jakby ja zostanę tutaj, nie wiem, może to błędny wybór. Dobra, teraz berserker. 7-7. Pogromca 7-7. 3-8, 3-7. No nie jakaś duża różnica. Natomiast berserker ma 25 punktów zdrowia, a pogromca ma tego zdrowia 30, czyli już trochę więcej. Prędkość po 5, inicjatywa 12, inicjatywa 11. No czyli tak właściwie pogromca szczyci się tutaj tylko i wyłącznie zwiększoną liczbą punktów życia, a poza tym troszkę gorzej. No ale dobra, umiejętności. Żywe stworzenie, obaj mają odporność na kontrolę umysłu. I teraz tak, berserker ma szał bitewny. To jest umiejętność, którą ja bardzo często używam w let's playu, czyli... jakby tracimy całą jego turę i on w tym momencie, jak użyjemy tej umiejętności, to traci całą swoją obronę i przekazuje tyle samo punktów w swój atak. I na przykład, jeżeli mamy właśnie teraz 7-7, no ale jeszcze bohater, trzeba by to liczyć, to nieważne, no to on straci 7 obrony i dostanie plus 7 do ataku. I będzie miał 14-0. I w takim stanie on pozostanie przez jedną turę, przez całą jedną turę oraz zaatakuje najbliższą wrogą jednostkę. Tak, czyli używamy tego, on traci obronę, dostaje więcej do ataku, a następnie atakuje najbliższą wrogą jednostkę, jaka jest. Natomiast jeżeli żadnej wrogiej jednostki nie ma w zasięgu, to jest bardzo istotne, to zaatakuje naszą jednostkę. I o tym pamiętajcie, że on musi mieć w zasięgu ruchu, tam gdzie może się poruszyć, musi mieć w zasięgu jakąś wrogą jednostkę. Jeżeli nie będzie, to zaatakuje waszą, więc uważajcie na to po prostu. Ale to nie jest, że przypadek na przykład albo losowe, coś takiego. Nie, to da się to kontrolować, nie? Tylko trzeba o tym pamiętać po prostu. A nie, że tam nie macie nikogo w zasięgu i tego używacie, bo wam walnie wasze jednostki. Natomiast pogromca, oprócz tego, że ma tą odporność na kontrolę umysłu, ma też uderzenie, czyli to samo, co mają krzyżowcy na przykład. To nie jest to samo uderzenie, co tutaj, ponieważ to po prostu ogłuszy i zada, znaczy jakby spowolni tą inicjatywę, tak? Dodatkowo mamy jeszcze właśnie zabójcę gigantów, czyli atak i obrona tej istoty czasowo zwiększa się o 4, jeżeli celem jest duża istota, jest dużą istotą. Czyli po prostu premia do statystyk, jeżeli atakujemy wrogą jednostkę, która jest duża, która ma 4 kratki jakby. 4 klatki zajmuje na polu bitwy. Bitewny szał, kiedy ta istota otrzymuje obrażenia, jej inicjatywa czasowo zwiększa się o 2, a atak o 5. I to, z tego co pamiętam, trwa na 2 tury chyba. Z tego co pamiętam. I się nie stakuje, to jest istotne. Tak? Czyli jeżeli on otrzyma obrażenia, to dostaje te premie na 2 tury, ale to się nie stakuje. W żadnym razie. Czyli jeżeli dostaje na przykład w ciągu jednej tury 3 razy obrażenia, no to po prostu dostaje tą premię na 2 tury i tyle. I to się nie wystakuje, może w żaden sposób. I teraz
który jest lepszy? No, mi się fajnie używa tego Berserkera, bo po prostu jest napierdzielanka. Bo to generalnie warto stwierdzić, że to jest czwartopoziomowa jednostka, ale oni są dosyć słabi, oni mają małe statystyki, oni giną bardzo szybko i tak dalej. Więc tutaj ja po prostu używam Berserkera z tego względu, że jakby używam nim tej umiejętności, ten Shobiden, na przykład, nie wiem, runa szarży, że miał duży zasięg w pierwszej turze od razu, tak? Runa szarży plus szał bitewny, no i wtedy biegnie do przeciwnika i mu tam wywala milion obrażeń, tak? No i potem też oczywiście ginie, no bo ma zero obrażeń, znaczy jakby ma zero obrony, tak? Plus jeszcze mniej zdrowia, więc ginie bardzo szybko. Natomiast no, chciałbym się też przekonać do tego pogromcy, ponieważ wiem, że jest mocniejszy po prostu. Bo tych jednostek, które są duże, jest dość sporo. W ogóle tak sobie ostatnio właśnie analizowałem te wszystkie jednostki i tak sobie policzyłem. Taka sobie ciekawostka, mogę wam się z tym podzielić, taka prawda objawiona, że każda frakcja ma 3 duże jednostki i 4 małe jednostki. Absolutnie każda. Zobaczcie na przykład, że tutaj mamy smoki, mamy tych władców burz i mamy miśki. I to są 3 duże jednostki, a pozostałe są małe. I dokładnie to samo jest z każdą inną frakcją. Więc mniej więcej pół armii przeciwnika zawsze będzie dużą jednostką. No, nie całe pół, wiadomo, nie? Bo to 3 na 7. Więc generalnie celów dla niego będzie dość sporo, tak? Do tego bitewny szał, który się zwiększa jego statystyki, tak, zwiększa mu inicjatywę, zwiększy jego tam obronę, czy tam atak mu zwiększała, nie? A tego 5, no dokładnie, to jest dosyć sporo. Więc generalnie pozostanie przy obrońcy i przy jego uderzeniu, podobnie jak jest tutaj. Więc mimo, że Berserkerów lubię i zazwyczaj ich robię po prostu, to jednak pogromcy wydaje mi się, że mogą być po prostu obiektywnie lepsi. Ale mogę się mylić oczywiście. Dobra, Patriarcha Runów. Atak, obrona po 9. Tutaj 10-9, no, czyli Strażnik Runów ma lekko lepsze statystyki na razie. I teraz patrzcie na to, obrażenia 14-17, 17-20. Duży rozstrzał obrażeń. W sensie, no nie tyle rozstrzał, co różnica w obrażeniach. Tylko to z czegoś wynika i do tego przejdę. Punkty życia po 60 chyba, a nie 60, a tutaj 65, czyli Strażnik Runów, nie dość, że ma większe obrażenia, to jeszcze ma więcej zdrowia. Prędkość po 3, to nie jest istotne. Inicjatywa 10-9, tak dobrze widzę, dobrze. 10-9. Strzały po 5, mana po 25. Ok. Czyli generalnie Strażnik Runów wychodzi nam tutaj znacznie lepiej. Większe obrażenia, więcej zdrowia, no mniej inicjatywy. Ok, ale to nie istotne. Tylko teraz co jest istotne? Istotne jest to tak, że Patriarcha Runów ma odporność na magię opartą na żywiel ognia i ten też ma odporność na magię opartą na żywiel ognia. Obaj mają znamie ognia, czyli przy ataku, jeżeli atakują wrogą jednostkę, to mają szansę na to, że stanie się ona celem, znaczy jakby, że nałoży się właśnie to znamie ognia. Znamie ognia sprawia, że jednostka otrzymuje zwiększone obrażenia od czarów ognia ze wszystkich źródeł. A to jest dosyć istotne, ponieważ oni obaj mają czary oparte na ogniu. Ale od waszego bohatera też to jak najbardziej zadziała, tak? To znamie ognia. I teraz to... jeszcze zaklęcia, ale jeszcze tak. Patriarcha Runów dodatkowo ma krzyżowy ogień. I to jest powód, dlaczego on ma mniejsze obrażenia. Ponieważ krzyżowy ogień polega na tym, że kiedy Patriarcha Runów atakuje jakąś jednostkę, to atakuje na kształt jakby takiego krzyża. W sensie to jest tak jakbyście rzucili na cel zaklęcie kamienne kolce. To jest taki plusik jakby tam wychodzi, taki krzyżyk. I na takim właśnie obszarze Patriarcha Runów atakuje, zadaje obrażenia, pełne obrażenia wszystkim tym jednostkom. Ale to znamie ognia chyba może nałożyć tylko tej środkowej, z tego co pamiętam. Nie wszystkim, tylko tej środkowej. Chociaż w sumie przeczytajmy, może dowiemy czegoś. Obrażenia te mają szansę przekroczyć atakowany cel, sprawiając, iż przez pewien czas podwojone zostaną przez wszelkie otrzymane obrażenia od ognia. No właśnie, atakowany cel, czyli ci, którzy zostaną jakby obrażeni, ci, którzy dostaną obrażenia po bokach, się nie liczą. Oni znamienia ognia na pewno nie dostaną. Natomiast Strażnik Runów tego nie ma. Po prostu. Czyli on nie ma tego ognia krzyżowego, dlatego ma trochę większe obrażenie. Tylko to, czym oni się najbardziej różnią tak właściwie, to są zaklęcia. Ponieważ Patriarcha Runów ma ochronę przed pociskami oczywiście, za 6 many, która jest rzucona na lepszej magii światła. Oraz ognisty mur, tak, czyli ścianę ognia za 16 many, czyli użyje jakby jest jej raz, no chyba, że macie jakieś specjalne umiejętności na bohaterze, ale można użyć tego raz, ściana ognia, na zaawansowanej magii zniszczenia. Natomiast Strażnik Runów ma dokładnie tak samo ochronę przed pociskami za 6 many na zaawansowanej magii światła, natomiast ma kulę ognia na zaawansowanej magii zniszczenia za 10 many. Z racji, że ma 25 punktów many, to można tej kuli ognia użyć 2 razy w ciągu bitwy. Czyli można albo raz użyć ściany ognia, albo 2 razy kuli ognia. Tak? Oczywiście ze znamieniem ognia jak najbardziej się obie te umiejętności kombią. I teraz chodzi o to, że tak właściwie tutaj nie ma lepszego wyboru. W sensie, to którego wybrać się używać, no jak dla mnie nie ma większego znaczenia, tak? Patriarcha Runów ma po prostu ścianę ognia plus atakuje obszarowo. Natomiast Patriarcha Runów, znaczy Strażnik Runów, przepraszam, będzie atakował w jeden cel,
za nieco większe obrażenia oraz może dwa razy w ciągu walki użyć kuli ognia. Tak, po prostu. I tu nie ma jakichś większych różnic, bo obaj są odporni na magię, ognia jakby. Obaj mają to znamie ognia, więc no... Jak wiemy, to nie ma większej różnicy, naprawdę. Czy patriarcha, czy strażnik, naprawdę bez większego znaczenia. No strażnik Lunów to jest taki trochę arcymag, tak, więc... Więc no, ale oni się bardzo uzupełniają. Coś to jest bardzo wybalansowane, to jest akurat poziom, więc załóżmy, że strażnik runów, ale tak jak mówię, to nie ma większego znaczenia. Są bardzo podobni. Dobra, władca płomienia. 15, 24 i 16, 23. No tam jakieś, prawda, plus 1 w tą, plus 1 w tamtą. Obrażenia 21, 26, a tu tylko 9, 13, zobaczcie. Zobaczcie, władca płomienia 21, 26, a władca burz 9, 13 tylko. Zaraz przejdziemy, dlaczego tak jest. Punkty życia 120, punkty życia 145. Bardzo dużo punktów życia mają ci władcy burz. Bardzo dużo. W porównaniu do władców płomienia. Chyba Rakszasze tyle miały? Chyba tak. Któraś z Rakszasz miała tyle. Więc naprawdę bardzo dużo tych punktów zdrowia jest. Prędkość 8, prędkość 8. Inicjatywa 11, inicjatywa 10. Okej, no czyli władca płomienia będzie nieco szybszy. I teraz tak. Ten władca płomienia ma odporność na magię opartą na żywiole ognia, natomiast ten od burz ma odporność na magię opartą na żywiole powietrza. Oczywiście, tak? Czyli na przykład nie walniecie mu błyskawicy albo łańcucha błyskawic. Duża istota latanie, duża istota latanie. I teraz tak, fala płomieni, uderzenie płomieni, a tutaj jest uderzenie piorunem, uderzenie burzy. I teraz tak, to są bardzo analogiczne umiejętności. No, można tak powiedzieć. Mianowicie, fala płomieni polega na tym, że podczas ataku ta jednostka ma szansę na wywołanie fali ognia, która będzie się rozciągać za celem. Ta fala ma, z tego co pamiętam, szerokość 9 pól i zasięg 5 pól. Im dalej ta fala leci, tym mniejsze zadawane są obrażenia. To generalnie, tak skracając, i to też jest szansa, to też nie tak, że za każdym razem. To jest jakaś tam szansa, że to wejdzie. I to po prostu zadaje obrażenia obszarowe za celem. Właśnie ma szansę stworzyć falę ognia, która zadaje fizyczne obrażenia wszystkim wrogom w pewnym promieniu od wyznaczonego do wyznaczonego kierunku. Tak, czyli za celem po prostu taki duży stożek, bardzo duży stożek się stworzy i zadane tam zostaną obrażenia. Nie jakieś super duże i też szansa na to jest dość... No dość mierna, bym powiedział. Natomiast uderzenie płomieni, czyli druga umiejętność, polega na tym, że jakby on normalnie atakuje, plus jeszcze 20% dodatkowych obrażeń, tak? Czyli on atakuje jakby za 120% swoich normalnych obrażeń i poddaje cel właśnie temu znamieniu ognia. To jest aktywowane, można tego użyć raz w ciągu bitwy na dowolny cel wrogi, tak? On jakby strzela wtedy i nakłada to znamienie ognia na kilka tur. Czyli jeszcze cel będzie otrzymał dodatkowe obrażenia od ognia. Więc jest to całkiem okej, okay, tak? Ma tą falę płomieni, może zaatakować, ma dość sporo obrażenia, więc jest w stanie zaatakować za dość sporo i nałożyć to znamie płomienia. Natomiast władca burz ma uderzenie piorunem i uderzenie burzy. Uderzenie piorunem polega na tym, że raz na bitwę stworzenie to może zaatakować dowolny wybrany oddział uderzeniem burzy. Czyli najpierw sobie sprawdźmy, co robi uderzenie burzy. Oprócz zwykłych obrażeń, stworzenia te mogą zaatakować cel błyskawicą, choć nie są to obrażenia od magii, to warto pamiętać, która następnie uderza kolejnego wroga stojącego tuż obok celu i tak dalej, dopóki łańcuch się nie przerwie. Siła błyskawicy jest równa sile zwykłego ataku. I generalnie to wygląda tak, że to ma 100% szans na powodzenie, to w to wchodzi zawsze. Po prostu atakujecie, a następnie wchodzi ta wiązka błyskawic, znaczy to uderzenie burzy. I to generalnie wygląda tak, że oni zadają dwa razy większe obrażenia niż tu jest napisane. No nie? Czyli tak właściwie to mają 18 do 26. 18-26, a tu mają 21-26. No, czyli obrażenia są mniej więcej porównywalne. Tylko, że władca burz zawsze to wrzuca i ta wiązka błyskawic zawsze przeskakuje, jeżeli tylko ma gdzie. Czyli jakby, jeżeli dwie wrogie jednostki stoją obok siebie, no to ta wiązka błyskawic już się tam zdąży podbijać parę razy. Jeżeli tych jednostek jest więcej, no to wiadomo, jeszcze lepiej. Natomiast ta umiejętność uderzenia piorunem polega na tym, że po prostu on raz na bitwę może jakby po prostu strzelić. Czyli... zaatakuje zasięgowo właśnie za pomocą tego uderzenia burzy. Czyli jakby wrzucić taką wiązkę błyskawicy gdzieś tam na wrogów, tak? No to warto jest użyć na przykład w pierwszej turze gdzieś tam we wrogich strzelców na przykład, tak? I zranić tam kilka jednostek wrogich, nawet tam, nie wiem, 5 czy 6 jednostek naraz. Zranimy w ten sposób, tak? I teraz generalnie, który jest lepszy? No powiedzmy, że obrażenia mają mniej więcej takie same. I zobaczcie, władca burz ma znacznie więcej zdrowia. Tutaj władca płomienia ma tylko plus 1 do inicjatywy, natomiast władca burz ma zawsze tą umiejętność, tak? Czyli że zawsze mu to uderzenie burzy, znaczy to, tak, uderzenie burzy, zawsze mu to wejdzie. Natomiast ta fala płomieni u władcy płomieni wchodzi raczej rzadko. Bardzo rzadko. Przynajmniej w moim przypadku. Więc generalnie władca burz jest lepszy, bo ma więcej zdrowia, obrażenia mniej więcej takie same i ma pewne obrażenia obszarowe, jeżeli tylko dobrze się przed nim ustawi, albo wy go ustawicie odpowiednio, wiadomo. Tu macie odrzucenie, tu macie przeciągnięcie i tak dalej. Jeszcze macie w sumie ścianę płomienia, dzięki której przeciwnik będzie miał trochę problemy.
Więc generalnie tak, Władca Burz jest lepszy, chyba że chcecie na przykład sobie grać po taki Armageddon skład, w którym ja w sumie też trochę gram w kampanii właśnie. I wtedy gram Władcę Płomienia, ponieważ on jest odporny na ogień, czyli jest odporny na Armageddon. Tak samo jak ci i tak samo jak smoki, do których za chwilę przejdę. Wiem to od razu. Magmowy smok, 30-40. Natomiast dwukoniczny smok, 30-35. No czyli mniej obrony, niestety. Magmowy smok, 40-50. Wulkaniczny, 44-45. Czyli wulkaniczny smok ma mniej obrony, więcej obrażeń. Okej, jeżeli chodzi o zdrowie. 280-275. Trochę mniej zdrowia, znaczy te 5 to jakoś dużo, wątpię. Prędkość 5, inicjatywa 9. Prędkość 5, inicjatywa 9. I teraz czym się różnią? Bo różnią się też niewiele. Żywiołak odporny na magię oparty na żywiele ognia, to mają oboje. Duża istota, ognisty oddech i... Czyli teraz tak. Magmowy smok ma ognisty oddech i magmową tarczę. Ognisty oddech polega po prostu na tym, że to jest jakby oddech smoka, tak? Czyli atakuje nie tylko zwykły cel, ale również ten, który jest za nim, ale ten też to ma, ten drugi. Natomiast magmowy smok ma jeszcze magmową tarczę. Polega to na tym, że jednostki atakujące te stworzenia w walce z warciu otrzymują obrażenia od ognia w wysokości zależnej od siły swego ataku. Czyli im mocniej ktoś w was pieprznie w walce wręcz, tym mocniej oberwie. Tak? Czyli jeżeli na przykład nie podejdą dwa chłopki i zaatakują za dwa obrażenia, no to albo za jeden w sumie obrażeń i zaatakują za jeden punkt obrażeń, no to też oberwą za ten jeden punkt obrażeń na przykład, tak? Bardzo mało oberwą. Ale jeżeli na przykład podlecą takie archanioły i walną was za milion, no nie, no może nie milion, ale no dużo, prawda, nie, 500, 1000 obrażeń i zabiją wam kilka smoków, no to też oberwą za, nie, 800 obrażeń, powiedzmy, że tam ileś, no dużo w każdym razie. I też ileś tam tych archaniołów polegnie, no to 800 to może trochę przesadziłem, ale też tych archaniołów to trochę polegnie. Czyli im mocniej w was walną, tym mocniej oberwą. Taka tarcza i fryta w sumie z Heroesów trzecich. I to sprawia, że właściwie atakowanie magmowego smoka jest bardzo, ale to bardzo problematyczne. W walce wręcz. Trzeba go albo czarami jakoś wykończyć, no tylko nie czarami na ogniu, nie czarami ogniowymi, albo po prostu z dystansu, tak? Albo bohaterem, nie wiem, cokolwiek, ale no dość ciężko jest się zbliżyć i zaatakować takiego magmowego smoka wręcz. Natomiast wulkaniczny smok, oprócz tego, że atakuje jakby, wiadomo, atakuje cel, który... cel za swoim celem, jakby, jednostkę, która jest za celem, to jeszcze, poza normalnymi obrażeniami, ta istota pozostawia ścianę ognia w miejscu, w którym zaatakowała swój cel. Czyli po prostu są takie półmyczki wtedy. Czyli tam, gdzie zaatakujecie, jakby tam, gdzie ten wulkaniczny smok zionie w tym kierunku, na te dwa pola jakby, zostanie nałożony taki efekt takich pomyczków, no i tam przeciwnicy, jak to wejdą, czy tam będą sobie stali w tym, będą otrzymać po prostu obrażenia. Są to takie dodatkowe obrażenia, takie jeszcze dodatkowe utrudnienie na polu bitwy dla przeciwnika, żeby nie miał tak łatwo się poruszać. I teraz generalnie, który jest lepszy? No lepszy jest po prostu magmowy smok. Dlaczego? Ano dlatego, że ciężko się go atakuje, ciężko do niego podejść i go zaatakować tak po prostu, ciężko jest go zniszczyć po prostu. I tyle. Więc jakby ta ściana ognia, którą pozostawia ten wulkaniczny smok, nie jest na tyle mocna, żeby prześcignąć tego magmowego smoka. Także tutaj no raczej mój wybór pada na magmowego smoka. I co? I mamy wszystkie jednostki. Tak to się mniej więcej rozkłada. No tutaj mówię, tu jest w sumie bez większego znaczenia. I takie tam. I jeszcze w sumie tak miałem jeszcze w sumie takie właściwie pytanie może dla takich ludzi, którzy bardziej się znają na tych krasnoludach i może trochę więcej tym grali. Bo zauważyłem pewną tendencję, jak sobie tak przyglądam te jednostki. Mianowicie zobaczcie, że harcownik ma te wyniszczające rany. I to jest jakaś szansa, w sensie to jest szansa, że to siądzie tak przy ataku. Potem niedźwiedzi rycerz ma uderzenie, które też ma jakąś szansę na to, że wejdzie to uderzenie, że odepnie, tak? Tak samo niedźwiedzi ryk, on też ma szansę na powodzenie. Tutaj mamy uderzenie ponownie. Znowu to jest szansa, że on uderzy, tak? I że tam zmniejszy tą inicjatywę. Tutaj, zobaczcie, oni obaj mają znamie ognia, czyli szansę przy ataku. Jak atakują jakiś cel, no to mają szansę, że to znamie się nałoży. Tutaj znowu on ma falę płomieni, która też ma szansę na to, że będzie. No to tutaj ta szansa jest 100% akurat, ale na falę płomieni ta szansa jest jakaś tam konkretna, tak? Czyli zobaczcie, że praktycznie każda jednostka, poza pierwszą i ostatnią, ma jakąś szansę na wywołanie efektu w trakcie ataku. I teraz powiedzcie mi, czy to by nie było na przykład mocne, znaczy jakby taka antysynergia mi tu w sumie wychodzi, czy to by nie było fajne w połączeniu ze szczęściem żołnierza? Zobaczcie, daje gwarancję, że przydatne zdolności bojowe różnych stworzeń służących w armii bohatera, na przykład uderzenie krzyżowca, będą częściej działać. Te wszystkie umiejętności, które wymieniłem, no chyba pod to podchodzą, prawda? Przydatne zdolności bojowe różnych stworzeń służących w armii bohatera. Na przykład uderzenie krzyżowca. Więc wydaje mi się, że szczęście żołnierza powinno tutaj świetnie działać w tej armii. Jeżeli tylko weźmiemy odpowiednie jednostki, tak? Teraz czy to ma sens? No bo teoretycznie no, branie szczęścia na krasnoludy takie jest raczej słabe, tak? Można sobie ewentualnie, nie wiem, jeszcze wziąć odporność na magię na przykład. Takie super coś. Ale to szczęście żołnierza moim zdaniem powinno być tutaj super. A jakoś nigdy nie grałem z tym szczęściem, więc nie wiem. Ciężko stwierdzić, może ktoś próbował, może ktoś wie, może coś takiego.
chętnie bym się dowiedział, czy właśnie jakby zrobienie tego szczęścia żołnierza i zapchanie sobie jednego slotu na szczęście tylko po to, żeby mieć to szczęście żołnierza i żeby te umiejętności częściej nam wchodziły, czy to ma w ogóle sens? To jest takie moje pytanie w sumie, bo ja nie wiem po prostu, chcę się dowiedzieć. Także tak. Ja wam bardzo dziękuję. Zajrzyjcie sobie, jeżeli chcecie wziąć udział faktycznie w tej ankiecie i sobie tam stwierdzić, co chcecie jako następna seria, to zapraszam na kanał, zakładkę społeczność. Tam będzie na pewno ankieta jedyna, jak na razie stworzona. I tam oddajcie swój głos, bo każdy głos się liczy. Nie, no żartuję. Jak ktoś nie chce, to niech tego nie robi, przecież wiadomo. Rzeczywiście biorę jakby wasze informacje z komentarzy, nie? I jakby to, co tam chcecie i tak dalej. Także co? Także na razie. Po prostu.